Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rimolda. Jestem Kilowski, to jest oczywiście Rimold. No i co? Dziękuję za komentarze, wszystkie, które tam się pojawiały i ogólnie super, dzięki i tak dalej. To chyba nie z naszych, dobra. I co ja tam miałem zrobić? Na początku miałem posadzić, zainstalować tutaj światło, ponieważ nie było światła. I w sumie to może być racja, że brak dobrego światła może wpływać na to, jak idzie operacja. Kto by się spodziewał? No więc robimy to tak. Więc też powinni zainstalować nam to, co powinni zainstalować. I teraz jest już, no w tej kwestii, dobrze. Nasza pijana kaczka dalej sobie tutaj leży, samica kaczątka. I to ona będzie kaczorem... Donaldem, że tak powiem, to ona będzie naszym kaczorem Donaldem, ponieważ samica dłużej przeżyje, więc może nie jest to samiec, ale wiadomo, jak jest tu życie samca na tym wybiegu. Pojesianka urośnie i myk tutaj do magazynku. No ale no cóż, tak to się żyje. Znaczy, gdyby dało się tutaj w tym prawu zwierzęcym coś tutaj ustawiać i tak dalej, to w sumie byłoby dobrze. A to oni tak zawsze... No wiadomo, jak oni się zachowują, co ja będę wam tu tłumaczyć. Jak jest zwierzę w ciąży, bo jest na przykład ssakiem, to nie będzie ubite. Z reguły. A jak nie jest zwierzę w ciąży, to będzie ubite. A kaczki, czy też indyki, no w ciąży nie zachodzą, wiadomo. Więc to cóż, takie ich życie. Więc może nasz kaczor Donald, który leży już nie wiadomo który dzień schlany w stodole. Znaczy w stodole? Można to stodołą nazwać? No stodoła, tak. Więc nasz kaczor Donald leży sobie schlany w stodole i w sumie tyle. Cóż mogę więcej o nim rzec? Niewiele, niestety. Więc sobie wargi śpią, dobrze. Właśnie, tym wargom trochę chyba zginęło, ale powoli nam chyba się odrabiają. Tak, jest ich trochę, ale odrobią się już, są dwa w ciąży. Więc tragedii nie ma. I tak, wy sobie latacie tutaj po strefie wargów. Miałem jakiś kurde sens Rimolda, wam powiem. I mi się zaczyna pierdzielić, co ja miałem robić, a co się działo. Wy idziecie tutaj po relikwie, dobra. A jakie macie potrzeby? Macie takie potrzeby, że w sumie wypadałoby Utardowi Tiffy się przespać. No to cóż. Niestety nasze wampiry tutaj górują, jeśli chodzi o odpoczynek na resztę naszej kolonii, no ale no cóż. Więc niech na razie idą pospolitym planem. A ty, Kanto, czemuś się wydupcył? A, niech zgadnę. Dlatego, że jesteś genie, czyli jesteś słaby fizycznie i tak dalej. Oraz bardziej ból na ciebie wpływa. No i oczywiście jest... A, Izodora też jest zatruta. Aha. No to ty nie... Kurde, co jest? Coś się zlagowało chwilowo, dobra. To Peter, ty weź Kanto, no i będzie teraz chyba lepiej. Czemu nikt nie sprząta w naszej kolonii? Naprawdę, tragedia. Peter powinien sprzątać, a jest tak zasyfiony szpital, że jakby ktoś tu się położył, to kilkanaście by chorób dostał. No ale no cóż, tak to w życiu bywa. Jeszcze będę musiał... A, może teraz to już nie. Teraz to bez sensu. I tutaj mamy magazyn niby na zwłoki, które są już zepsute. Zgaduję, że zepsute zwłoki chyba już nie nadają do wyciągania z nich tych... organów. W sumie nie wiem, jak to jest działa w tym autopsji. Ale ważne jest to, że autopsji jest i tyle. I możemy lecieć w kolejne badania w sumie, którymi będzie standardowa mechatronika. Co tam? O! O, tu był taki w ogóle? A, świetnie, zabił go dzik. Heh, śmiechu warte. Otóż, wargi nam powolutku umierają i żyją prawem wilka, że tak powiem. Teoretycznie wiem, że mógłbym wystawić tutaj na przykład jakąś budę z prostym jedzeniem i te wargi przychodziły i by go zjadały. Ale wolę, żeby jednak one polowały, a nie żeby wchodziły mi w sprawy mojej kolonii, więc... No jest to może niezbyt racjonalne, co ja tu robię. Tak samo jak teoretycznie, no mogę posadzić tutaj jakieś siano, jakieś mlecze. Na jakichś bardziej żyznych terenach tutaj. Ale nie widzę w sumie sensu. Ponieważ... No a po co? Przecież oni z trawy się wyżywiają, siano im tutaj dostarczam, no to w sumie mają jedzenie. A co za dużo, to niezdrowo, więc jedzenia mają, rośnie to siano, a i tak mają spore tutaj poletko, żeby z niego jeść. A i tak tutaj trawa sobie sama z siebie rośnie, więc no, tam problemu dużego nie widzę. Nie widzę go. Więc
wydaje mi się, że jedzenia nie ma co im dawać. Że sprawa zanieczyszczeń, jak sobie urosły, no tak średnio, no to cóż. Długo jeszcze będziecie tam szli? No jeszcze chwilę. No więc zanieczyszczenia też na razie, no nie będę tutaj zarządzać nimi, bo nie czuję takiej potrzeby. Naprawdę, nie czuję takiej potrzeby, ponieważ tak długo jak nie wchodzi to, jeszcze nie dochodzi to tutaj, to jest dobrze. Jakby dochodziło już tu, no to tak, to muszę zacząć tutaj sprzątać. A na razie tego robić nie trzeba, więc też tego nie robię. Kaczor doda nie tyle, że jest schlany, to jeszcze jest zatruty pokarmowo. To już w ogóle jest święta rzecz. Bomber wstał i co ciekawe, bez żołądka można żyć. Co mnie trochę dziwi, bo w sumie... A czy... Nie no... Jest usuwanie... Nie wiem, tak, jest usuwanie żołądka, ale w sumie jest taka operacja, no to okej. Co my z tobą, Bomber, chcieliśmy zrobić? Ja chyba chciałem cię rekrutować. Jak tak teraz pomyślę. Ale czy ja chcę cię rekrutować, co ja bym zyskał dzięki tobie? Strzelca i sztukmistrza. Tak sobie powiedziałem, że to sztukmistrz. Tylko tak. Musiałbym sobie z powrotem ci oddać ten żołądek. Musiałbym dać ci lewe ucho i lewe płuco. Płuca nie mamy na razie na magazynie, a chętnie bym jakieś płuco przyjął. No i tyle. Więc na razie nie robię nic z tobą. Ty sobie żyj. Jak cię może zoperujemy, to będzie dobrze. A tu na razie sobie ci leżą. Ten już dostał psychitu? Dostał psychitu, dobrze. To na razie nie umrze z powrotu, znaczy z powodu braku czegokolwiek. Mężczyzna lat 74. Ból pleców, wiotkość. No irytujące pewnie. Ale no cóż, od. Myślałem, że on mu daje tak do ręki, tym bomberowi. Dobra. A wy jak tam? No już są blisko, już są blisko. No, w końcu przybyli do tego miejsca, w którym powinien się pojawić. Nareszcie. No i co? I widzę, że tutaj jest jakiś jeden mechanoid, dwóch mechanoidów, którzy bronią to miejsce, to jeden militor. A no i tyle. No to problemu raczej nie będzie dużego. Więc dobra, tędy. Najważniejsze jest to, żeby w sumie skrócić dystans i się w nich wpierdzielić, że tak powiem. O, to jest pikinier w ogóle. No to może tak, Tiffy i Laruza, wy może pójście tutaj. I stańcie przy nim i go będziecie napierdzielać. Sara, ty stanie przy tym Skorczeru. Krima, ty też sobie skacz tam dalej. Ty, Udar, po prostu otworzysz ogień do kogo tamkolwiek. Ty, Sara, dojdź tu. Ty, Stella, nie wiem, idźcie tu. I tak chyba będzie dobrze. Więc tak, ty bij tego. Wy we dwóch bijcie tego. Ty przejmij to, ty wchodź se tu, Udar, rób cokolwiek. O, podpalił Sarę od razu, świetnie. Do wody, Sara, do wody. Do wody. Świetnie, klasyka. A wy jak tam? Rozwaliście go od razu. To mnie bardzo cieszy. Boże, ale te skorczery są beznadziejne. Znaczy, te wampiry, jeśli chodzi o ogień. Dobra, Krima, dawaj, dawaj. Dobra, pięknie. Już Sara przestraszona. Płacze cały dzień. Co tu w środku mamy? O, kolejne skorczery. Świetniej. Jeszcze. Dobra. Ty bierz to. Ty leć tu. Ty leć tu. Ty zajmij sobie pozycję gdzieś tu. Kurde, sporo tych mechanoidów tutaj jest. Dobra, sorki za lekkie. Za lekką cięcie. Znaczy no, przerwę. Dobra, wchodźcie tutaj do środka. Któregoś my tu jeszcze mamy? Dobra, wszyscy tu. O, i militor tu jeden se stoi. No to dobra, Tiffy, weź ty go. Nie wiem, pozbądź go czy coś. Pięknie uderzenie. Co tak słabo? Lewa noga, prawa noga, no i jest. Dobra. Ciekawe, czy militor bez nóg by leżał i sobie spał. Opanuj się ty, kobieto. No gdzie przed ogniem ucieka? Przecież tutaj się pali, no. Nienawidzę tej Sary, naprawdę jest beznadziejna. Według mnie Laruza to jest top 10 członków naszej... Top 10, kurwa. Dobra, co ja będę się już odzywać. Wy zajmijcie pozycję w tych skorczarach. Wy tu. Stella sobie stań może tu. Udart może otwórz ogień gdzieś tu. Co tam się znowu stało? Jo, podpalił mnie. Czemu on się obudził w ogóle? Kruca fuks. Nie rozumiem już tego. Zaraz mi tych dwóch podpaliło i zaraz wszyscy poumierają.
Bo oni się boją ognia. Laruza już nie. Dlaczego? Ugaście mnie. No kurde, ale te sukinsyny są irytujące. Te skorczery. No bijzę go, no kurde, no przecież to ci lepiej wyjdzie. To za łamagi, ja pierdzielę. Laruza, weź przejdź tędy jakoś. Nie wiem, przeskocz tu. Weźcie się przeorganizujcie czy coś i otwórzcie ścianę. Sara już padła na ziemię, przeżyć nie może. Weź ty Krimet, kurde, ugaś. No, no ugaś ją. Czy sobie tutaj nikt nie może gasić pożarów? Laruza może na przykład. No to Laruza, ty to zrób. Tiffy, ty zrób to. Siup. I teraz Laruza, uderz w to. Dawaj. Brawo. Ile tu jest? 83 stopnie. Idealnie. Udart, otwieraj ścianę. Czemu tak długo się otwiera ścianę? Znaczy nie no, może trzeba aż tak długo? Sobie wszyscy postójcie chwilę. W razie czego weź sobie ten miecz dwuręczny. Komponenty też weź. Bo szkoda byłoby je stracić. Dobra, otwarli ścianę. Świetnie. Dobra, czy to jest persona monosword? Znaczy persona ten mieczyk, czy nie? Dobra, nie wiem. Niech ktoś to po prostu to weźmie i zawijamy się stąd, bo to szkoda gadać. Dobra, wydobywamy miecz. Nawet nie będziemy mieli ładnej miniaturki, bo to jest tragedia. No chyba, że zrobię coś takiego. O. Miniaturki nie będzie, mam łachmytów i po prostu ciulów w mojej kolonii, nie da się tego opisać. Są tak beznadziejni. Kawałek ognia może ich sparaliżować. Tyle mogę rzec. Dobra. Udar, ty wstawaj. No i co? Wy się już zawijajcie może. Miecz dwuręczny. Dobra, kij. Chyba wszystko się uda wziąć. Reformuj i leć ta tu. Przedmioty. Raxalmar bierzemy. Miecz dwuręczny bierzemy. Piwa możemy sobie wziąć. Militory. Te skorczery pikiniery nie potrzebujemy. A naprawdę to jedyny problem, jaki tutaj mam, to właśnie z tymi podpalaczami. Gdyby nie podpalacze, to wszystko byłoby proste, a tak to podpalacz nas podpala i człowiek się wkurza i irytuje. Takie te życie. Mogę ideologię sobie reformować, bo sobie wziąłem prawo. I powiem wam, że jeśli bym chciał wziąć sobie undergrounderów, to prawdopodobnie byłoby to równoznaczne strzeleniem sobie w łeb. Gdyż mam wielką produkcję jedzenia tutaj, a tak to musiałbym przerzucać na grzybki. Co mi się nie opłaca w ogóle. Czy no wiem, że mógłbym teraz to użyć na grzyby, tą wielką halę. Ale po co? O kurde, mi się odbiło, nie. O kurde, dobra. Pardon. Jezu Chryste, ale ból. W sumie to nie ból. Dyskomfort. Dobra, czy oni idą, czy śpią? Śpią sobie, no to dobra, to niech śpią. Więc teraz czekamy na ich powrót. A dobra, to przypomniałem, Bombera nie wyślemy do kolonii, bo ma niezachwianą lojalność. Regularnie to zapominam. A jako, że nie chcemy go na krew, to spróbujemy mu pousuwać organy tak w sposób normalny. Więc skoro zabraliśmy mu żołądek, to weźmy mu teraz nerkę jedną. Następnie weźmy mu... co możemy mu jeszcze wziąć fajnego? A płucą prawe weźmy, bo w sumie płuc nie mamy, a on se potem umrze. Więc no cóż, tak to w życiu bywa. Mógł nie przechodzić do naszej kolonii, to byśmy mu nie musieli płuc zabierać. O, że tak powiem. Mógł nie przychodzić, po prostu. Super, jeszcze TV zakażenia dostała. Jak sobie może dowiedziemy. O, zakażenie lekkie. Jakie jej to wyleczyli? Na procent 37, czyli słabo. A ona jako husarz ma jakieś boosty do odporności? Oczywiście, że nie. Świetnie. No i wrócili sobie. Dobra. Teraz tak. Co wam tu musimy porobić? Na razie nic. TV jest na razie dobrze leczona, to znaczy no rośnie jej to. Ma roztrzaskany nos. Jest generalnie rozdupcona całkowicie ta Tiffy. Co mnie trochę nie cieszy, no ale no cóż. Tak to bywa. Ślimak jest dobry prawie w pełni. Bo ma wydajność 98, czyli to jest chyba dobrej jakości ślimak, to jest zainstalowany. A proteza ramienia, nie wiem jaka była, chyba była normalna, więc będziemy na 75, tak właśnie. I teraz tak, Gabika, to jest nasz więzień, niezachwiana lojalność. Zapominam o tym cały czas.
zapominam non-stop. No tak, no to... Czemu ja to zapominam, że jest coś jak niezachwiana lojalność? Weź ją zabijcie po prostu i tyle. Bo to jest już bez sensu. No kiedyś nie było niezachwianej lojalności i było dobrze, a teraz jest i przeszkadza. No, takie te zmiany przyszły. Niefajne i bezsensowne. Ale ty, Jaguar, masz jeszcze ludzkie skóry do przerobienia. Kurde, wcale ci nie zazdroszczę. Ty nie masz nic innego do roboty, tylko napierdzielanie tych, kurde, gorsetów. Może ktoś inny by się tym zajął? W sumie, jesteś inny, co może tu robić? Z tego, co widzę, wszyscy mają coś do roboty, więc to nie jest tak, że on może tego nie robić. Znaczy, posprzątali w szpitalu? Posprzątali. No to tak, jak to zrobili, to jest już w miarę dobrze. Dobra, czemu jakieś zadania? Zadań nie mamy żadnych, bo te, które tutaj nam oferują, to są ciulowe i mi się nie podobają. Co się nie udało? No czemu się nie udało? Gdzie jest światło? Burgundii, świetny lekarz, wybitny. Dobra. No i co? No i Essa, co mogę powiedzieć? Legendarny mamy Raxalmar. I to jest persona. Okej, to jest persona. Czyli to jest głodomór. Ktoś szybciej będzie głodnieć, trochę ciulowe i zazdrość. No słaby to jest, ale przynajmniej statystyki tutaj ma bardzo dobre i akurat on jest świetny. Ten miecz, więc to trzeba mu przyznać. Więc kto będzie dzierżył legendarny miecz tego typu? To sobie zobaczę, czym Sara walczy na co dzień, bo ona walczy tym mistrzowskim mieczykiem, który gdzieś przepadł. I podobnie jak i Krima. To tak, miecz Krimy to jest tutaj. Więc potem jak sobie walnie Hemogen, to niech sobie wyposaży ten miecz. Stella sobie walczy z zwykłym mieczykiem ze stali, tam kij w to. Ty sobie walczysz monoostrzem, to spoko, ty masz monoostrze legendarne, uff. I jeszcze ktoś tu powinien mieć jeden jest, Tiffy. Wywal ten miecz, wywal komponenty, wywal stal. Dobra, ale mam już stali dużo, znaczy tych komponent. Nie, gdzie są komponenty? Czy oni jeszcze nie wyładowali osiołki, czy co? Zarzekam się, że miałem ich po 70 kilka. A gdzie powinno ich tyle być? A gdzie są? To ja nie wiem. Że miałem tyle ich dostarczyć, a to ich nie ma. No ale dobra, nieważne. To jest mistrzowski i on jest 13,48. Dobra. Ty, Sara, dostajesz Raxalmara. Ty będziesz sobie w nim popylać. Zasługujesz to jako filozof odcieniu boleści naszej kolonii. Będziesz walczyć Raxalmarem. A Stella przejmie od ciebie miecz dwuręczny ze stali. No. No i tak będzie chyba dobrze. Chociaż wydaje mi się, że w sumie nie byłoby głupie, gdyby to Tiffy dostała ten miecz, a na przykład Sara walczyła tym monoostrzem. Bo w sumie Sara... bo przede wszystkim Tiffy jest lepsza w walce. Chociaż wszyscy są w miarę spoko. Zbudowali te swoje umiejętności walki, że... Co tu dużo mówić. Każdy z nich jest dobrym wojownikiem. Każdy z nich. Więc to nie jest tak. W sumie Sara obecnie jest najgorszym wojownikiem, no ale ona ma tutaj... Tak powiem... co ma? No nic nie ma, no. Ona ma poziom. Ona ma pozycję. Jest naszym szefem. Więc musi też dobrze tutaj sobie prosperować. Na przykład tutaj są te. A właśnie, tutaj są jeszcze trumbosowe drogi. 10,41. No ale wydaje mi się, że chyba one są gorsze od każdej broni, którą możemy tutaj spotkać. Też od takiego młota bitewnego ze stali, to nie. No ale załóżmy, że takiego miecza to chyba już tak. Ej, nawet nie. Taki miecz jest, kurde, wciąż gorszy od tego. A ty co tam niesiesz? Kaczątko do łóżka niesie. A, bo te kaczątka... Bo tutaj w ogóle zaczęły nam się wykluwać, kurde, te wszystkie kaczątka, nie kaczątka. I co? No i one tutaj głodne są. Czemu to zanosisz ryż? A, bo tutaj nie ma już gdzie magazynować, bo wszystko to jest zarąbane już. No tak bywa. A, właśnie, zapomniałem sobie jednego moda pobrać. To za chwilę się widzimy, kiedy go pobiorę. Dobra, jestem z powrotem. O, dobra, mamy już ikonki tutaj. Mamy już ikonki na bionicznych tutaj naszych pierdółkach. I mamy jeszcze... jest. Mała chłodziarka. Wall Single Refrigerator.
I to jest niby, że w ścianie może być. Albo może być zamiast ściany. To może być duże. Oj, to siadło, kurde, na rozkrzelach. No my sobie postawimy tą lodówkę tutaj, żeby ludzie sobie jedli z tej lodówki. W ogóle ten mod został zmieniony, bo on był zawsze tak do 1.3 rozwijany, no ale teraz z racji, że zmienili w ogóle system, storażowania, to jakby ta chłodziarka jest tak jakby w stylu oczywiście półki. Nasza lodówka, chłodziarka tudzież tak zwana, jest właśnie w stylu lodówki teraz zrobiona, czy w stylu regału. Czyli nie, czy nie trzyma tam po dwie rzeczy, tak jakby? O, dostawa do Arlago, co ja mam im dać? No kogoś chyba posrało, to znaczy, to jest świetne, ale jak ja mam wam wyprodukować w 5 dni tyle czapek? Gdzie jest Arlago? Bo to, no kurde, blisko dosyć. To jest naprawdę dobra... dobry quest. Monoostrze mistrzowskie dostać, to jest fajnie. Gruczoł twardej skóry to już w ogóle jest potężne. No ale no kurde. Jak ja mam wyprodukować tyle czapek? No jak? Wcale nie jest łatwe. No to fajny quest, ale jednak nie na moje możliwości. To znaczy, jakbym wszystkich rzucił do produkcji, to może by się udało. Ale no ludzie, no bądźmy kurde normalni. Nie będę produkować tyle czapek. To jest wykonalne. No, tak się po prostu nie da. Dobra, teraz czekamy na lepsze czasy, ponieważ... A, to jeszcze poczekamy, aż wyprodukuję tutaj. To ma priorytet jaki? Ważny. No to krytyczny dajemy na tym i tyle. I tak raczej będzie dobrze. A cóż tak, Stella, wolno idziesz? A, bo ciągniesz tyle indyków i te indyki tak się ciężko ciągnie i trzeba tyle je ciągnąć, to jest takie trudne. Aż w końcu wchodzi i je wzięła. Wszystkie. Dobra, pięknie. Czy Bomber jest z nami? Jeszcze niestety jest z nami. Czy Gabika, gdzie jest Gabika? Idzie sobie. Gabika jeszcze jest z nami? Niestety jeszcze jest z nami. No ale no cóż, niedługo, niedługo. A wiecie co? Zrobimy to inaczej. Zrobimy test. Nie wiem, czy ten test zadziała, ale zrobimy test. Ponieważ ciekawi mnie jedna rzecz. Ta jedna ciekawa rzecz. Co się... O kurde, tu jeszcze świeci węzeł mechanoidów. Ale no cóż, tak to bywa. Co się stanie, jeśli... O kurde, są lagi jak cholera. No bo... Dajcie mi chwilkę. Dobra, za chwilę już nie powinno być tego kędożonego deszczu. Po prostu śmiechu warte. Też nie wiem, czemu tak bardzo mi to rozpierdziela komputer, jak ja nagrywam. Chyba pewnie kwestia dysku. Raczej nie procesora, więc no cóż. Albo trzeba mieć lepszy dysk, albo... no albo nie wiem. Gabika, my z ciebie nie chcemy nic. My od ciebie nie chcemy nic. Ale chcemy, żebyś był naszym obiektem doświadczalnym. Dlatego cię teraz szybko wykorzystamy. Co się stanie, jeśli ja cię wezmę? Mogę cię podnieść? Nie. Jeśli ja cię wezmę, krojnę tutaj i cię zostawię... Ty też w sumie. O, dobrze. Weź go podnieś. Prawa noga, śmierć 7 godzin. Dobra, zobaczymy. Ja teraz biorę ci Krima i zostawiam Gabikę tutaj na tym zatrutym, śmierdzącym terenie. Weź teraz ją tu zostaw. Dobra. No i ty sobie już idź stąd. Ty się poruszasz się. Czemu się poruszasz się? Czy to jest strefa jakaś zakazana? A, to jest strefa wolna w ogóle. To możemy ją w sumie rozwinąć. Tak. Bo już możemy tutaj chodzić. A to oni śmieci w ogóle nie wyrzucali? No chyba wyrzucali śmieci. Czemu mieliby nie wyrzucać? A czemu ty, Krima, stoisz w tych śmieciach tutaj? Znaczy... to ci coś robi, czy ci nic to nie robi? Zobaczymy, co się prędzej umrze. Czy Gabika się wykrwawi na śmierć? Czy jednak toksyny ją jakąś tutaj porobią? No bo mnie wpływa... czy ciekawi mnie wpływ toksyn na życie człowieka, więc no cóż. Gabika będzie tutaj... No kto znowu? Bo... A, Bomber, to kij z tobą. Jak nawet umrzesz z zakażenia, to będzie lepiej. Przynajmniej nikt nie będzie musiał po ciebie tutaj iść. No, wiesz co? Leż tu. Kij ci w ryj.
niezachwiana lojalność, śmiechu warte. Bo on taki, o! On jest oddany swojej kolonii. Kurde, ciul jeden. Dobry posiłek tu dawajcie i w sumie nic więcej. Same proste posiłki też można, więc dawajcie co tu... A w sumie wszystkie posiłki dawajcie, oprócz oczywiście pakowanych, bo pakowane tutaj nie musi być. Bo pakowane to musi iść oczywiście do magazynu tutaj. Pakowany posiłek. A i pakowanego nie bierzemy w sumie też tutaj. O, dobra. Takie zmiany w sumie powinienem wcześniej zrobić, ale w zasadzie pakowanych posiłków to my mało co mieliśmy, więc tam dużej różnicy to nie zrobiło. Oni pewnie już sobie zjedli trochę tych pakowanych posiłków. A no i właśnie, w sumie pakowane posiłki. Czy my to właśnie już odkryliśmy, czy jeszcze? Chyba tak. Nie widzę tego, więc po prostu zobaczę sobie, czy mogę je produkować. Nie, czyli trzeba jeszcze wybadać. No to cóż, to wpierw badamy to, co mamy, a potem się zajmujemy czym innym. Ale krwi to i żniwa zrobili, piękne. Kogo ty idziesz leczyć? Bombera? Powiem ci, wątpię, że uda ci się cokolwiek wyciąć temu bomberowi, ale jak nawet te prawe płuco jakimś cudem mu wytniesz, to do tego skrócisz jego męki. To jest tak jakby szybka egzekucja, to jest po prostu oni sobie trenują na nich. Co ja mogę więcej im powiedzieć? 14344. Udało się? Ej, udało się, zarąbiście. Nawet kolejny level wbiła. No i super. Bomber, przydałeś się do czegoś. A tamta gdzie jest? Wykrwawia się. A jak tam toksyny? Ludzie, ona tu leży półtora godziny i nic. No to drzewo wiedźmowe? Co? Jakie wiedźmowe? Mała przystosowane do wpływu toksyn drzewa o poskręconym pniu. Może rosnąć tylko na zanieczyszczonym terenie. Po zebraniu daje skromną ilość drzewa. Aha, czy jest to drzewo, które jest ciulowe, ale przynajmniej jest. Okej. Warto wiedzieć, że istnieje coś takiego jak drzewo wiedźmowe. O, są zbiory włosaka diabelskiego, a to oznacza, że możemy już... Gdzie tego kurde niesiesz? No, oddajcie tu pemikan. A, bo surową żywność też można. No to proszę mi surowej żywności tu nie dawać. Bo sobie tego nie życzę, tylko jedzenie typu dobre. Dobra, to wy to powynoście. Gapika zaczyna przecięcie. Kurde, kto ją... A, dobra, rzeczywiście zaczęła się przytruwać. Dobra, dobra. Przynajmniej... Dobra, może i zginęła. Ale wiemy teraz, że rzeczywiście budowały się toksyny w jej organizmie po leżeniu tutaj przez ile? Przez 2 godziny? Czyli 2,5 godziny prawie przebywania na toksynach dopiero buduje jakiekolwiek toksyny w organizmie. Uważam eksperyment za udany. Proszę Gabiki tutaj nie ruszać, bo sobie tego nie życzę. Chociaż jest w całkiem dobrym stanie, chociaż nie no, nogi nie ma, nie ma nic. Co to za życie? W ogóle na 2 nogi straciłaś, to w ogóle jeszcze lepsze. Ej, to można by ją na hemogen też ubrać. Ej, to by była dobra taktyka, że zamiast odcinać im nogi i tam wstawiać im drewniane implanty, to do skutku ich napierdzielać. Ej, jeszcze wyjęli mu serce i nerkę. A co tu się produkuje? Medically extracting, okej, okay, czyli... A, okej, okay, dobra. To ja może po prostu wywalę to i teraz tak, tu produkują co? Medically extracting czego? Possibulów, withoutów. To zrobimy tak, tu zrobimy tak. A tu zrobimy tak. Chociaż wydaje mi się, że to jest chyba równoznaczne w zasadzie w tym, co mam tutaj, bo to chyba nie zmienia nic, jak to wygląda. No bo gdzie jest różnica między wyciąganiem organów osobie, która ma bioniczne części, a która nie ma bionicznych części w sobie, jeśli tak używamy tej samej reguły. Kaczor Donald leży już kolejny dzień narąbany w stodole. To mi się wydaje, że on zdąży dorosnąć do dorosłości. Znaczy on, ona, bo to jest samica, no ale to jest Kaczor Donald, powiedzmy. Peter w końcu dorósł, nareszcie. Czym może się zająć w Peterku? Będziesz szczelcem, będziesz rzemieślnikiem, naszym sztukmistrzem, bo nic innego ci się nie nadaje. Zaawansowanie przodkami? Nie. Nocny Marek? Nie. Odważny? Spoko. Ekscentryczny? Nie masz intelektualności rozwiniętej, więc tobie nie. No to będziesz odważny i tyle. No i cóż.
zdrowiu masz coś ciekawego? Nie, fenoksycyliny masz, no to dobra. Wybierz dwie pasje. Tylko dwie? Przecież u Izadory mogłem wziąć trzy chyba. To ja tak się nie bawię, to ja sztuki nie chcę. Ej, co? Przecież u Izadory są trzy. To czemu Peter dwie? On się gorzej uczył, czy co? Co jest? Co to ma być? Nie rozumiem tego. Przynajmniej Peter ma rozwiniętą walkę wręcz, więc Izadora idzie pod kolejnego, no, wampira chyba. Ale to się jeszcze zobaczy, więc ty Izadora może weź... A na razie nic nie bierzcie, jesteście wszyscy razem równi sobie, bezużyteczni. Dobra, ty jak nie masz co robić, to bądź rzemieślnikiem i tyle. Piotrze. No, to jest twoje zadanie. Ty śpisz, godzina siódma, ty dalej śpi. Do roboty idź. Ha, powiedziałem ja, który wstaje z reguły o dziewiątej. No cóż. Standardowa mechatronika powstała. A to znaczy, że możemy budować więcej super rzeczy. Takich jak lepsza stacja do produkcji, antena... dobra, to jest dużo rzeczy do roboty. Bardzo dużo. Ale to skoro mamy już stal i możemy ją produkować i mamy dużo komponentów. O, mamy dużo komponentów. To zróbmy tak. Ekstraktor genów. Postawimy go tutaj w szpitalu, o w tym miejscu. Czemu tu, a nie tam? Tam, ponieważ bardziej mi pasuje ekstraktor genów w tym miejscu, zwyczajnie. Bo nie chce mi się latać ze zwłokami, chyba ze zwłokami, aż tutaj. Tylko wolę je tutaj produkować, tutaj wyjmiemy geny i przetransportujemy je gdzieś tutaj. Następnie postawimy sobie, nie wiem, dwa banki genów może? Procesor genów? Ekstraktor? Monter! Tutaj będziemy montować geny. Następnie postawimy procesor genów zaraz obok. No i potem postawimy sobie... nie wiem... trzy banki genów. A co? A, bo nas stać. A, nie zgadnę. Czy stać nas na to prądowo? Stać! Mam jeszcze 2500 prądu do wykorzystania. Dobra. Jeśli chodzi o skanery pod rdzeni. Czy mogę go zbudować? Mogę zbudować, dobra. Skaner pod rdzeń, tylko muszę go postawić jakoś mądrze, albo w ogóle w innym miejscu. No, muszę chyba w innym miejscu już go stawiać. To ja może zrobię tak, że ja walnę tutaj półkę. I będę tutaj magazynować skanery pod rdzeń, tylko ten regał zrobię w tą stronę może. O, w ten sposób. I tam będzie magazynowanie tych wszystkich skanerów i tak dalej. Encoder to ja bym postawił może już tutaj. Podobnie jak i ten drugi, encoder pod rdzeni postawię, a nie, to jest soft scanner pod rdzeń, soft scanner. Kapsuła z tysiącami maleńkich sond tkankowych i wysokoenergetycznym skanerem mózgu. Po powrotnieniu z osoby system używa sond i skanera do wyrzucia neuro... Aha, jak to wpływa na człowieka? Aha. Osoba ta będzie tymczasowo chora, ale nie zraniona. Aha. Podrdzenie to mózgi mechanoidów, a produkcja każdego mechanoida wymaga jednego. Czyli po produkcji takiego jednego soft scanera osoba będzie na jakiś czas osłabiona z tego, co rozumiem. Dziwna sprawa. Dobra, postawmy tutaj... O cholera, ale bydle. Tu jest jakaś duża stacja do tworzenia mechów. Dobra, postawimy sobie tutaj. I teraz tak, jeszcze potrzebujemy walnąć sobie jeden pokoik, tylko kurde, on musi być na otwartej przestrzeni z tego, co mi się wydaje. Albo w sumie, czy musi być? Nie, chyba nie musi być ten pokój na otwartej przestrzeni, to chyba mogę sobie go zrobić na przykład o tutaj. O tu zrobimy pokoik i walniemy go jakoś mniej więcej tak. Chyba w ten sposób. No, może nie aż tak. Myk, myk. To jest na 4? Biotech, ideology, kurde, nie to. Węzeł przepustowości. To jest na 4. Albo na 2? W sumie? Nie, to musi tak wyglądać. Dobra. I nastawimy w tym pokoju tych węzłów, bo one niby zwiększają chyba ilość tych węzłów? Czy jakoś tak? Nie wiem. Być może tak, być może nie. Zobaczymy. Nie do końca się na tym znam. Na razie buduję jakąś infrastrukturę, która będzie do genów.
Czy mi cokolwiek z tego wyjdzie? Nie wiem. Pierwszy raz będę się tym zajmować. Mamy tutaj tak. Mamy monter, tu. Procesor genów. Przy monterze genów zwiększa, ok. Bank genów, tutaj możemy składować geny. Duża ładowarka się jeszcze przyda. Oj, duża ładowarka, chyba tutaj jeszcze nie postawimy. No, już tutaj nie. To smutne. No, to są dla naszych tych, a ta ładowarka genów, to znaczy ładowarka dla mechów może sobie być gdzieś tutaj. Nie widzę w tym w sumie żadnego problemu. Żeby to sobie była jakaś ładowarka. Może to ją postawimy tak po prostu se, o tu. Tak w ilości 1 po prostu. A tak głupio tak wygląda jak jest w ilości 1. No to tutaj będzie jedna ładowarka i tyle. Najwyżej przestawimy ją, jeśli się ją da w ogóle przestawić. Bo jeśli się nie da, to będzie to co, no to będzie trochę smutne. No cóż. O, jest tu 35 minut. 36 minut, a nie, nie jest, nie, źle patrzę. 35, 45? Możliwe. Dobra. Więc dziękuję wszystkim za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku, kiedy zbudujemy tu już wszystko i będzie fajnie, pięknie i radośnie. A na dziś to wszystko. Cześć!